Jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców, zapraszam was do fifashop.pl. Przy podaniu hasła Nexium 5% gratis. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w demie FIFA 15. Tak jest, jest to FIFA 15. Jest to moje totalnie pierwsze odpalenie. Nie mam pojęcia, co się stało, właśnie mi się pobrało, co dopiero FIFA. Jest 21:14. Dopiero co mi się pobrała FIFA, nie ogarniam, nie wiem czego mam się tutaj po tej grze teraz wow! Wow. To było fajne. A bez kitu. Nie wiem czy wiecie, ale teraz w FIFA 15 odwzorowani dokładnie każdy zakamarek stadionu z najlepszej ligi świata, czyli oczywiście z Barclays Premier League. Wow. Wow. Ale to super wygląda, nie wiem, ja na przykład nie grałem na X-Genie, jedyne co grałem na X-Genie to było u Jacoba. No i jak się trafiło na jakimś MediaMarkt czy coś takiego, ale u Jacoba chyba w sumie najwięcej grałem na X-Genie. Dla mnie to jest totalna nowość. I mi w tym momencie szczena opada. Jezu, jak to ślicznie wygląda. Jeżeli pytacie się też o wymagania, bo strzelam, że takie zapytania też mogą być. O wymagania, to FIFA całkowicie chodzi mi na ustawieniach maksymalnych. I tak w sumie będę zmieniał moją, mam teraz GTX 660, jeżeli chodzi o kartę graficzną. Będę ją i tak zmieniał przed premierą Wiedźmina Trójki i będę sobie kupował 760, tak jest. Więc moją starą kartę, czyli 660, będę sprzedawał. No ale jak widać FIFA 15 na maksymalnych ustawieniach graficznych chodzi jak najbardziej lightowo na moim komputerze. Więc na dobrą sprawę po prostu tłumaczenia EA, że w tym momencie FIFA jest za mocna i cały silnik Ignite jak na po prostu pecety był po prostu śmieszny, no ale dobra, było, minęło, teraz jedyne co to pozostaje się nam cieszyć Ignite'em oczywiście na pececie. Dobra, wydaje mi się, że gramy jako Liverpool, chociaż w sumie to wolałbym grać jako Manchester City. Znaczy nie brońcie panie Boże ze względu na jakiś sentyment, tylko po prostu mają lepszy skład. Chociaż może Liverpoolem się będzie mi przyjemnie grało, się zobaczy, ale nie mam pojęcia na jakim poziomie gramy, a to też jest trochę ważne. No ale dobra. Wow, naprawdę wow, ten kamerzysta wygląda... Wow, no i trybuny to już nie są jakieś kwadraty, jakieś kartony, to są normalne 3D eleganckie animacje. No wybaczcie, jeżeli was to nudzi, to bardzo was przepraszam. O, Chris Foy, jak ja tego gościa nie lubię, to jest masakra. Ale przynajmniej widać, że są normalnie odzorowani i naprawdę, jeżeli was to nudzi, to was bardzo przepraszam, ale dla mnie to jest, ja to pierwszy raz w życiu widzę i po prostu nie wiem, czy widzicie w prawym górnym rogu ten EA Sports Live HD, normalnie jak w telewizji. Wow, ale płynność. Matko Boska. Dobra, spróbujemy sobie najpierw swobodnie. Ej, ale fajnie Gerrard poprowadził piłkę na samym początku. Dobra, już tutaj nam górna piłka nie wyszła. Ponoć tutaj w FIFA znowu się będą liczyć skille i skill runy, więc mam nadzieję, że coś tutaj ugramy z tym względem tego. Chyba się nie umiem wypowiadać po prostu, jak są takie jakieś bardziej ten. Spróbujemy finezyjnego, dupa niestety. Nic nam z tego nie wyszło. A mam trochę problem, bo MSI Afterburner nie chciał mi załapać nagrywania FIFA i musiałem nagrywać frapsem. A nie lubię naprawdę nagrywać frapsem, przez to jestem naprawdę wkurzony, bo naprawdę nie lubię nagrywać frapsem, jest dla mnie niewygodny. Zastanawiam się naprawdę, czy nie zainwestować w Actiona, ponieważ dużo osób mi naprawdę poleca, że Action Release to jest naprawdę jeden z najlepszych programów, jakie istnieją w ogóle do nagrywania. No ale się jeszcze zobaczy. Dobra, pierwszy rzut rożny. Okej, te zbliżenia naprawdę, one wyglądają ślicznie. Wow, ho. To jest tak, jakbym oglądał mecz normalnie. Dobra, pięknie tutaj piłkę wybiliśmy. Tutaj szczerze powiedziawszy bardzo liczę na Sterlicza i na jego kontrę jakąś. No co to był za brzydki faul, ale Sterlicza odrzuciło. Kolarów, co ty odpierdzielasz? W ogóle Kolarów, obrońca z numerem 11. Odrobinę dziwne, no ale cóż, tak samo gra na przykład bodajże z Rna. Tak, z Rna też gra z 11, a jest obrońcą. Dobra, i mamy w 13 minucie już żółtą kartkę dla Kolarowo. Dobra, przełączenie na odbiorcę? Co? O jasna cholera, walka o pozycję, że co? Ale to jest zarąbiste, teraz możemy... Dobra, to jest super, możemy w końcu precyzyjnie sobie podać piłkę, nie tak jak, no nawet chyba w ostatnim odcinku nawet tak narzekałem, że niestety te podania nie są precyzyjne. Dobra, spróbujemy sobie użyć starej dobrej taktyki, czyli wrzutki na główkę.
Dobra, tutaj mamy pierwszy strzał, niestety niecelny. Pierwszy rzut rożny i zobaczymy, jak ten nam rożny siadnie. Gerard, proszę cię, obroń nam jakoś, proszę, obroń. Strzel nam tutaj jakoś ładnie, elegancko. Użyj rozegrania taktycznego. Co? Ej, ja chcę tego spróbować jeszcze raz, dobra. Poproś o podanie, spróbujemy sobie wbiec. O jasna dupa, dobra, tego się nie spodziewa. Oj. Ej, to jest super. Naprawdę, ja już w tym momencie wiem, że ja będę z tego na pewno korzystał. Te powtórki. O matko, to jest spowolnione tempo. To jest po prostu piękne, naprawdę. Mówcie co chcecie, ale FIFA w tym naprawdę, w tym momencie mi się ścięła. W tym momencie mi się FIFA ścięła, super. O dobra, już mnie zyskała płynność, dlatego nie lubię Frapsa. Bo to mi się naprawdę, jestem wręcz pewien, że to mi się robi tylko i wyłącznie przez Frapsa, bo Fraps naprawdę strasznie dużo ramów zżera. Dobra, Allen tutaj jest na skrzydle, a sam się porobiłem, trudno, nie tak to miało wyglądać. Ale nie mam pojęcia, ile zawodnicy Liverpoolu mają gwiazdek sztuczek. Oj. Ale nas porobił. Wlazł w naszą obronę po prostu jak nóż, rozgrzany nóż w masło. Masakra. No trzeba przyznać, że... Wow. No to jest mimo wszystko Sergio Aguero, ale tutaj za dużo miejsca, zdecydowanie wlazł po prostu w naszą obronę jednym zwodem. No i cóż, no a te powtórki... To jest po prostu miód malina i świetnie to po prostu wygląda, no po prostu bajecznie. Wow, na to się aż chce patrzeć. 26 minucie, niestety bramka... Lambert, ile ty masz gwiazdek sztuczek? Wow. Nie wiem, czy masz nawet 3, chyba 3 masz, ale coś nie chciałeś mi zrobić heal to heal i teraz przez co musimy... Będziemy mieli konsekwencje, a sprawdźmy jeszcze za... O jasna dupa, czemu on tak agresywnie poleciał? Ty miałeś go lekko przepchać, a nie od razu go za koszulkę ciągnąć. Czemu ty tak... Kurde, nie... Fuck. Niedobrze. Gerard od razu na ziemię, Silva, gnoju. Za koszulkę go sypnął. Dobra, teraz... Minolet, tobie jedyna nadzieja, chłopie. Minolet kontra znowu Aguero. Dobra, rzucimy się jak zawsze zresztą w prawo, wy mnie już znacie. Mam nadzieję, że Sergio Aguero nie. Wow, nie trafił. Ale gdyby odrobinę niżej, no to by już trafił, bo się rzuciliśmy kompletnie nie w tą stronę. Dobra, ja chcę przesunąć zespół wyżej. Jasna dupa. Ale to jest zarąbiste. Jak chcemy atakować, to teraz to nabiera sensu, naprawdę. Bramkarze, tak jak powiedzieli, zaczynają nabierać jakieś roli. Możemy kierować tym zespołem. A nie, że bramkarze po prostu służyli do tego, żeby puścić bramkę, bo... Obronieni to w niektórych sytuacjach nawet nie szło powiedzieć. Dobra, spróbujemy jakieś sypnąć longshota, ale ściął mi oczywiście Fraps, więc nie zrobię tego longshota. No ale mi ścina beznadziejnie. Frapsie kochany, proszę cię. Oj, zdecydowanie nie tak to sobie wyobraziłem. Dobra, Minolet i spróbujemy sypnąć mocną piłkę daleką do Sterigia. Tak jest, o to mi chodziło! Sterig! Co tu się porobiło? Kurde, no ja nie wiem jak wy, ale ja te zmiany już zauważam po prostu teraz. Naprawdę, nawet od prostych animacji. Tu jest multum nowych animacji w porównaniu z FIFA na PC-cie. Nie wiem jak to było na FIFA 14 na XG, jedyne co to w sumie... Grać to grałem u Jacoba, ale oglądać no to oglądałem oczywiście jakieś tam materiały Lacha, Jacoba, Kamyka. No nie wiem, się zobaczy jak to będzie wyglądać dalej. Tylko muszę rozkminić coś, bo ten pierwszy odcinek no to... Coś czuję, że będzie trochę niezbyt komfortowy do obejrzenia dla was, bo sam nawet nie wiem w jakiej formie nagrywa Fraps. Jedyne co to Battlefielda kiedyś nagrywałem Frapsem. Mam po prostu na dysku, mam go właśnie w razie takich wypadków jak mi nie daj Boże MSI Afterburner, który jest według mnie jednym z najlepszych programów do nagrywania. W ogóle nie obciąża praktycznie procesora, naprawdę.
A Fraps to jest po prostu masakra. Naprawdę, RAM tak zżera procesor, wszystko, AMSI Afterburner po prostu działa tak, jakby w tle działał. Dobra, po pierwszej połowie przegrywamy niestety 1-0. Wydaje mi się, że Manchester City nas trochę zdominował na Anfield, bo gramy na Anfield, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, że gramy na Anfield. Co? Nie, nie, wy nie mówicie poważnie, że coś takiego jest. O masakra, o masakra, to jest piękne, po prostu. A, dobra, czyli nas Manchester City nie zdominował, no ale cóż, niestety, nasze strzały, no to tak jak było. W ogóle, rzecz biorąc, żeby wygrywać, to trzeba strzelać celniej, tak mieliśmy szczęście, że im przegrywamy 2-0, bo Fabregas, boże, nie Fabregas, ja już Fabregas. Jak Gerrard sypnął o ziemię Aguero, to po prostu masakra. I to jest to. Nie wiem, czy wam to przypomina, co wam to przypomina. Mi zdecydowanie to przypomina Pro Evolution Soccer. Lambert, ja bym sobie ciebie zmienił, chłopie, bo ty mi coś tutaj nie wyglądasz za dobrze. I w ogóle zmieniłbym formację. Bym wprowadził sobie nie Lalane, tylko Coutinho. I zmieniłbym formację. Dobra, więc tak. Formację. Czy ja to mogę to zmienić? Prawą gałką, czy do góry muszę jakoś przelecieć? Szczegółowe sugerowane zmiany. Chwila, ja muszę to wykminić. Nie ma bata, jeszcze tak nie. A, okej. RB i LB. Okej, fajnie. Dobra. O, super. Dobra. 4-5-1 to by było dobra formacja, bo chciałem właśnie zrobić tak, że mam tylko Sterlinga na ataku, zanim będzie sobie Coutinho. Sterling nominalnie jesteś na jakiej pozycji? Prawy skrzydłowy, więc Sterling leci na prawe skrzydłowe. Allen, dobra, jeszcze raz. Henderson, Gerrard oczywiście. Kogo tutaj mam jeszcze takiego ciekawego na ławce? Sako, Lalana. Chłopie, powiedz mi, ile ty masz tutaj... O, tak, dobra, Lalane zdecydowanie. Tylko czy ty jesteś jakiś szybszy, chłopie? Jesteś jakiś tempo, masz coś ciekawsze? Przyspieszenie, wydaje mi się, że tak czy siak będziesz szybszy od Alena albo od Hendersona. To jest szybszy? Henderson. Dobra, polecisz sobie Lalana na skrzydło, miejmy nadzieję, że jakoś tam dasz radę. I dobra, w ogóle nie gram Liverpoolem, więc musicie mi wybaczyć wszystkich fanów The Reds, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że mnie zabijecie. Kurde, przerzuciłem zmiany, a zmiany tutaj teraz fajnie wyglądają, normalnie realistycznie, że sobie przybijają piątkę, jest przybliżenie na koszulkę, na numer na koszulce. Kurde, blaszka, przepraszam was, że to przerzuciłem. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś zmiany wykonamy albo my, albo Manchester City, wtedy to zobaczycie, wtedy już tego nie przerzucę. Dobra, Henderson. Spróbujemy sobie sypnąć długą piłę do Sterlinga za mocno, ale to był naprawdę świetny zamysł, świetną lukę tutaj znalazł Daniel Sterling i Henderson, naprawdę ładną posłaną piłę. Dobra, Daniel Agger, ty jesteś wysoki, tutaj musisz prze... Oj! Co to się stało? Co to się stało? Jest niebezpiecznie i to strasznie niebezpiecznie! Mignolet! Jak ciebie atakuje Aguero, to naprawdę jest masakra, jak atakuje cię Aguero, ale... Mignolet troszkę... Nie wiem, czy dziwnie, ale nie jestem przyzwyczajony do takiej reakcji. Ej, ale w ogóle, czy wy widzicie to, że spodenki i koszulka się ruszają na zawodniku? Czy coś takiego było w FIFA 14 na PC-cie? Wątpię, szczerze wątpię. W FIFA 14 na XG-nie bodajże coś takiego było, że się koszulki ruszały, ale to naprawdę świetnie tutaj wyglądać. Ale naprawdę świetnie tutaj wtedy powyszedł Sergio Aguero. I czy on czasem nie zasadził dziury Mignoletowi? Nie, chyba nie, chyba puścił piłkę obok. Tak jest, puścił piłkę świetnie obok Mignoleta centralnie. No i niestety już przegrywamy 2-0 z Manchesterem City. Dobra, zobaczymy sobie jedno, czy działa dalej Opening Glitch. Czyżby nie? Albo po prostu go źle wykonałem. Ale wykonałem go na pewno źle, więc nie wiem. Ale piłki nie dawał też aż takiej super wysokiej. Szeroko rozegrał tutaj Manchester City, tak jak zgodnie z tym, co mówi komentator. Ej, ja nie umiem grać w obronie w ogóle. Masakra. Strasznie się gubię w obronie. O, widzicie to? Jest świetne. Przybijają sobie piąteczkę, przybliżenie na koszulkę. I lecą dalej. To jest naprawdę fajne. Teraz zoom na nowego zawodnika, pojawił się, czy da radę, czy nie da rady, to jest naprawdę, musicie przyznać, świetne. Dobra, tutaj jest teraz Coutinho, Coutinho, proszę cię, czemu nie chciałeś mi zrobić zwodu? Ale nie wiem, czy widzicie, że zawodnicy się ruszają dużo żwawiej, dużo szybciej, po prostu tutaj trzeba będzie dużo szybciej reagować, to już, to nie jest już ospała 14. To jest już zdecydowanie szybsza 15, podobna do 13, tym gdzie trzeba było wykonywać dużo trików. Musiałeś myśleć szybko na boisku. To jest zdecydowanie to. Dobra, Coutinho. Coutinho, dośrodkowanie, tam jest Sterlinga. Wow!
Przecież 14 to by był gol. 14 to by był gol na 100%. Przecież taka piła to oczywiście. Ej, to jest ta nowa animacja. Takiej animacji nie było. Naprawdę, teraz nie będzie aż tak łatwo już strzelić bramki z główki. Tej animacji naprawdę nie było. Wow. Dobra, ja chcę sobie przełączyć na odbiorcę i sobie podbiec chcę, o tutaj, o, poproś o podanie, tak jest, proszę, podaj mi piłkę, dziękuję, please, wow, pieseł, znowu oddam teraz do tyłu i tutaj Anderson, sypnij, Anderson, aj, nad poprzeczką. Ej, ale już zdążyliśmy zobaczyć dużo nowości, jeżeli chodzi o 15, chociażby tą animację bramkarzy, czyli nie byli go osłownie, jeżeli chodzi o, po pierwsze, odwzorowanie genialne stadionów, po drugie, o to, że bramkarze spełniają jakąś funkcję w końcu w drużynie, i że mają nowe animacje bronienia, tak, zdecydowanie. I w ogóle to, że możesz ty sobie już decydować, gdzie podajesz centralnie piłkę, tak jak to miało miejsce kiedyś, bardzo dawno, a teraz to zmieni na rzecz takiego losowego po prostu wybierania kierunku, gdzie ma niby polecieć piłka, a gdzie tak naprawdę poleci, to decydowała sobie tylko FIFA. To jest naprawdę jak dla mnie ogromny, ogromny plus. Ale muszę zdecydowanie rozwiązać to, już się tutaj powoli... O nie, nie kończy się. Dopiero 70 minuta. Ale muszę jakoś tutaj rozwiązać to, że no niestety dzieje się jak dzieje, że strasznie mi się przecina ten fraps. O, i znowu to samo, ładne przybliżenie Nasri, schodzi, Milner wchodzi, to jest eleganckie. No raczej spróbowali zrobić to taktycznie i mi się chyba udało, bo mają na skrzydle wolnego Silvę, ale świetnie, tutaj naprawdę nasz obrońca się popisał bardzo ładną interwencją. Przydałoby się strzelić nawet jakąś honorową bramkę. Damy sobie na ofensywny. Ej, what the fuck, tu jest więcej tych trybów? Chwila, super ofensywny. Atak całą drużyną. Lecimy, atak całą drużyną, YOLO. Ej, czy skoro jest atak całą drużyną, to pewnie jest obrona całą drużyną. Czyli autobus. Tak jest. Nareszcie zrobili Di Matteo Liga Mistrzów. Nareszcie to uwiecznili. O tak, no nie, to jest obrońca, Marcin Skrzytel. Kurde, trochę szkoda, dobra, a tak samo rzecz, no ja chcę zobaczyć tylko... Autobus, nie wierzę, że dozwoli to autobus, proszę was, to... No EA, prosty dla was naprawdę za to, że nadążacie po prostu za memami internetowymi i za wszystkim. Propsy dla was, że nazwaliście to autobus, super, naprawdę, fajne. Jak mam nadzieję, że będę wygrywał z jakąkolwiek drużyną, to mam nadzieję, że to wykorzystam. Co robi mi Skrzytel na ataku? Jak ja mam teraz w jakikolwiek sposób tutaj rozwiązać atak? Już zrąbał podanie. Nie tak to miało wyglądać. Nie podoba mi się. A, dobra. Co robi Skrzytel na ataku? Przecież dałem atak całą drużyną. Nexią, ty debilu. Ale ścięło nam brzydko w momencie dośrodkowania. Naprawdę nie podoba mi się. Are going to be successful in this match. Yeah, they're certainly making a noise now, as they have right through the match, in fairness. Ej, nie wiem, czy widzicie, ale płynność ruszania się zawodników naprawdę weszła na nowy poziom. Matko Boska, znowu muszę się uczyć. Znowu się będę uczył FIFA. Ja się miałem uczyć rozszerzonej biologii i geografii, kurde blaszka, a nie. FIFA wychodzi, walić oceny. Mam zadane z niemieckiego przetłumaczenie 5 tekstów, interpretację tekstu na polski i jeszcze z matematyki bodajże mam 6 przykładów z nierówności kwadratowych. Ale dobra, walić to, FIFA jest ważniejsza. Dobra, jeszcze tutaj pokazanie na cieszących się kibiców i oczywiście Manchester City, czyli zwycięzców. Dobra, w każdym razie, wow, jedne wielkie wow, po prostu masakra. Chwila, bo coś mi się tutaj wyłączy. Okej, tak, oczywiście, że zwalam dostęp i jej. Po prostu masakra. Znowu mamy dostęp do takiego szybkiego Ultimate Team. Ej, wiecie co? Drugi raz z rzędu chyba będą mi się najbardziej podobać karty srebrne. Nie, trzeci raz z rzędu, bo w 13, 14 też mi się bardziej podobały karty srebrne. Dobra, co my tutaj mamy? Kalibracja wideo, o kurde, ja to sobie oczywiście poustawiam. Nowe funkcje, inteligentność, taktyka drużyny, zwinność panowania nad piłką. Czy to jest szalkę? Tak jest, to jest szalkę oczywiście. Zwinność i panowanie. Ale masakra, to jest super, naprawdę. Match day, Barclays Premier League, wypożyczanie zawodników, składy koncepcyjne, na to wszystko rzucimy sobie okiem zdecydowanie. Po prostu masakra. W każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek z FIFA 15, ja już go od razu wrzucam do montowania i wrzucam go wam na YouTube'a.
napiszcie w komentarzach, bo jest, kurde, blaszka, z czego się cieszyć. Na razie, cześć!